Peggy 18. Cześć, witam was serdecznie. Z tej strony Turok. Widzimy się po raz pierwszy w Falloutie 4, czyli najbardziej wyczekiwanej gry chyba w tym roku. Także nie przedłużajmy. Zaczynamy nową grę. I zobaczymy. In the year 1945, my great-great-grandfather, serving in the army, wondered when he'd get to go home to his wife and the son he'd never seen. He got his wish when the U.S. ended World War II by dropping atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. The world awaited Armageddon. Instead, something miraculous happened. We began to use atomic energy not as a weapon, but as a nearly limitless source of power. People enjoyed luxuries once thought the realm of science fiction. Domestic robots, fusion-powered cars, portable computers. But then, in the 21st century, people awoke from the American dream. Years of consumption led to shortages of every major resource. The entire world unraveled. Peace became a distant memory. It is now the year 2077. We stand on the brink of total war. And I am afraid. For myself. For my wife. For my infant son. Because if my time in the army taught me one thing, it's that war. War never changes. War never changes. You're gonna knock him dead at the Veterans Hall tonight, hon. You think? Absolutely. Now get ready and stop hogging the mirror. Right. Dobra, jesteśmy w grze. Intro świetne, super. Obawiam się tylko troszkę o FPS-y. Bo tak nie wyglądało to płynnie. Zobaczymy, jak będzie w grze. Możemy sobie tutaj oczywiście wybrać którąś z twarzy. Także trzeba się będzie zdecydować. Pewnie ten pierwszy odcinek będzie przeznaczony właśnie na zapoznanie się z grą. Dobra, czyli coś takiego. To ja sobie wezmę
taką twarz. Zobaczmy sobie teraz dodatki. Tutaj jeszcze oczywiście można sobie no, mocno modyfikować tak naprawdę. Sporo tego, zobaczcie, tu jest sporo do robienia, Nie będziemy się aż tak bardzo na tym może skupiać. Kolor. Tak, widzimy różne kolory. Weźmiemy sobie może opaloną. Zarost. Myślę, że zarost może być, ale zobaczymy sobie. Fajne nazwy. Samotny wędrowiec, prosto z dziczy. Samotny wędrowiec. To pasuje. Co mam? Dodatki. Piegi niedoskonałości, obrażenia. Różne blizny. No, na takich pustkowiach blizna to dobra rzecz. Niedoskonałości. No, to może sobie darujemy. Co jeszcze mamy? Płeć oczywiście, ok. Sylwetka. Czyli tutaj sobie zmieniamy tusza, smukłość, mięśnie. Damy sobie może tak. No i okej, enter, gotowe. Okej, czyli już jesteśmy w grze tak naprawdę. Porozmawiajmy z Norą. To oczywiście ten początek, który możemy widzieć, już był tutaj troszkę w intrze, także wiemy, czego się możemy spodziewać. Oczywiście możemy sobie pooglądać, usiąść na fotelu, prowadzić zwykłe, proste życie. Radio. We really need to get those vacation photos developed. Broken again. No to przejdziemy sobie, obejrzymy sobie nasz dom. War never changes. Got that right. I od razu wam powiem, że jeśli chodzi o mnie, to taka gra jak Fallout nie jest, powiedzmy, nie jest dla mnie najważniejsze, by ją jak najszybciej przyjrzeć, tylko żeby się jak najbardziej cieszyć tą grą. Także będzie u mnie dużo eksploracji, na pewno bardzo dużo eksploracji. Przechodzenie nie takie na szybkość. Tylko będziemy się cieszyć po prostu detalami. Co tutaj mamy? Szafa oczywiście. Blast Radius, jakaś gra. To są wszystko takie smaczki, które ja uwielbiam. Specjal dla ciebie. How'd you get on the floor, Mr. Bear? To think one day he's gonna learn how to drive. Can't wait to teach him to ride this. Widzimy, to jest Mr. Handy. No proszę, zapakowany. Let Codsworth take care of it. Możemy sobie podpatrzeć, jak twórcy gry wyobrażali sobie Abraxo. To pamiętam. Z każdej praktycznej części. Mr. Handy. Dyplom prawniczy. Już mi się to podoba. Już czuję ten klimat. To jest coś, co... co jest dla mnie najważniejsze. Komiks o Grognaku. Super Bombs, bomby cukrowe. Też oczywiście było w każdej części. Kalendarz. Voltek. Co mamy w lodówce? Nuka Cola oczywiście. Rewelacja. Mleko. Stek Salisbury. To jest to.
You know, I was nervous at first, but Cogworth's really good with Sean. Tutaj wykręcona kuchnia. Gazeta. Boston Bagel chyba. Samochód czeka na podjeździe, wyjątkowy. Kawka. Telewizor. Radiation King. Co teraz? Spróbujmy wyjść. Ktoś dzwoni do drzwi. Good morning. Vault-Tec calling. Vault-Tec. Good morning. Isn't it? Just look at that sky out there. You can't begin to know how happy I am to finally speak with you. I've been trying for days. It's a matter of utmost urgency, I assure you. Ale dziwię się, że nie ma napisów tych dialogów. Może gdzieś to ustawimy potem. If you haven't noticed, sir, this country has gone to heck in a handbasket. If you'll excuse my language, the big kaboom is... It's inevitable, I'm afraid. And coming sooner than you may think, if you catch my meaning. Now, I know you're a busy fellow, so I won't take up much of your time. Time being a precious commodity. I'm here today to tell you that because of your family service to our country, you have been pre-selected for entrance into the local vault. Vault 111. But there's room for my entire family, right? Of course, of course. Minus your robot, naturally. In fact, you're already cleared for entrance. It's just a matter of verifying some information. Don't want there to be any holdups in the unforeseen event of total atomic annihilation. Won't take but a moment. Now I can't wait for the world to end. That's the spirit. Now, let's see. Formularz rejestracyjny. Tworzymy swoją postać. Oczywiście musi być Turok. Siła. Tutaj wszystkie parametry są tak naprawdę bardzo istotne. Czy już tutaj mamy to imię, czy jak? Dobra, siła. Siła, percepcja, wszystko tak naprawdę jest bardzo ważne. Także ja sobie tutaj rozmyślałem, jakie dam te parametry i myślę, że na początek zrobię postać bardzo zrównoważoną. I dopiero potem będziemy myśleć dalej. Tak sobie zrobię po prostu po 4. I jedziemy dalej. Wonderful. That's everything. Just gonna walk this over to the vault. Congratulations on being prepared for the future. Thanks again. Hey, it's peace of mind. That's worth a little paperwork, right? For you and Sean, no price is too high. Good answer. I have my moments. Sprawdzę jeszcze, czemu nie ma tych dialogów napisanych. Ekran. Napisy dialogowe. Włączymy sobie, żebyście wy przede wszystkim widzieli, bo ja sobie tutaj oczywiście poradzę, ale wiadomo, że jak się ogląda film, to dobrze by było, żeby te napisy były. Dobra, co mamy teraz? Cotsworth. You heard Cotsworth. Go on. If I may, Sean requires your personal attention. Zajrzymy może do dziecka. A tu jeszcze mamy... A to jest ta łazienka, z której wychodziliśmy. How are the two most important men in my life doing? Spin the mobile a bit. He loves that. Oczywiście wiemy wszyscy dobrze, że to się wszystko dobrze nie zakończy. Jeszcze raz ruszymy może karuzela.
Na razie beztroskie życie. Hey, how's my little guy? Much better now, huh? Listen, after breakfast, I was thinking we could head to the park for a bit. Weather should hold up. Yeah, sounds like fun. Sir, mom, you should come and see this. Codsworth, what's wrong? Lecimy zobaczyć. Na razie nie mogę biegać, być może podjechał Voltec. W radiu mówią o wybuchu. Hey, Codsworth. Confirmed reports, I repeat, confirmed reports of nuclear detonations in New York and Pennsylvania. My God. Oh my God. We need to get to the vault. Now! Stało się to, co się miało stać. Czy samochód do Voltec uda się wsiąść? Chyba nie. Biegniemy. Biegniemy z rodziną. Nikt normalny by nie zostawił rodziny. Widzimy tu jakiś samochód opancerzony, czy też czołg, przewrócony motor. Go, go. Hey. Wszyscy uciekają. Chodź, chodź, chodź. Infant, adult male, adult female. Okay, go ahead. Dobra, wpuścili nas. Zobaczcie, jakie pancerze wspomagane. Okej, weszliśmy. Mamy chyba transport. Zaczyna się. Almost there. We're gonna be okay. I love you. Both of you. We love you too. Oh my God! Hold on! Can't this thing move faster? Oh God. Oh God. Oh God. Oh God! Fala uderzeniowa wyglądała przerażająco. Okej, jesteśmy. W naszej krypcie, czy też schronie. Wejście jest takie w dół. Oczywiście pod ziemią. Underground. So we just... Yes, up the stairs. I can't believe it. If we left a minute later... No, instrukcja bezpieczeństwa. You're safe now. Everything okay? Everyone, just we head up these stairs and through the door there. Just this way. Excuse me. Up the stairs. Znów nie pokazuję na razie dialogów. Może będą. Wszystko to tak naprawdę muszę obejrzeć. Jestem, tak jak wiecie, pasjonatem tej gry. Także każdy detal, każde urządzenie mnie niezwykle cieszy. Dobra, przejdźmy do personelu. Thanks. What now? Just follow the doctor here. He'll show you where to go. Sprawdźmy jeszcze raz te napisy, czy są.
napisy dialogowe włączone, czyli jak będą, to będą. Tutaj widzimy naukowiec. Tutaj kolejny. Widzimy, jak to wszystko wygląda. Okej, tutaj mamy naukowca, lekarza. No powiem wam szczerze, że jak na razie wyglądam tej krypty, jestem zachwycony. Te wszystkie detale, to jest to, co buduje klimat. Od razu powiem technicznie, że detale nie mam ustawione na full, ponieważ tak mi wykryło, żeby ustawić na średnie, także potem z tym pokombinuję. Nie chciałem na początku jakieś wpadki ze stratą FPS-ów. Musimy wsiąść do tej komory. Kapsuła odkażająca. Dekontaminacja. Zamrażają nas. Coś zaczynamy widzieć. Budzimy się pewnie z tej hibernacji. Zamknięci, nie możemy nic kompletnie zrobić. Scena, której nikt na żywo nie chciałby przeżyć. Co teraz? Zabili nam żonę, zabrali dziecko i zamrozili. Budzimy się znowu, nie wiadomo po jakim czasie. Nic nie wiemy tak naprawdę. Nie wiemy, co się stało, który jest rok. Jak wygląda świat. Powrót z przeszłości. Wyjdź z krypty 11. No nie mam co otwierać tej komory. Tutaj też jest tak naprawdę nieżywa osoba. Tutaj to samo. Wszyscy zastrzeleni. Czemu akurat nas zostawili? Nic nie działa. Czy ta zadziała? Zadziałał. Find who did this, and
Obrączka ślubna, czyli jednak warto było to otwierać. Zamkniemy. Komputer. Terminal monitoringu krypty 111. Wyłączony. Ach, nie to. Podtrzymywanie życia. Wyłączone. Awaria systemu. Stan pacjentów w kapsułach. Pusta. No widzimy. I tyle możemy się dowiedzieć. No i pewnie zaraz wyjdziemy na świat. Jesteśmy sami, jak palec. Drzwi przesuwne. To było tutaj, tak? Sprawdźmy wszystko. Może będzie coś. Kombinezon krypty. Podkładka do pisania. Nie wiem, czy nam się przyda, czy nie. Ale zanim wyjdziemy, sprawdźmy. Czy tutaj coś się da otworzyć. Kolejny komputer. No to myślę, że nic nowego się nie dowiemy. Jeśli nie da się otworzyć, to i tak nic nam to nie da. Tu byliśmy. Zobaczmy tutaj. O cholera, się przestraszyłem, zwykłego owada. Ochroniarska pałka. Komputer, terminal bezpieczeństwa. Tu mamy steampacka. Biurko, przeszukaj. Nic nie ma. Tak mniej więcej to wszystko wygląda, jeśli chodzi o grafikę. Dobra, sprawdźmy ten terminal bezpieczeństwa. Ochrona Voltec, instrukcje dla ochrony, przeczytajmy sobie. Krypta stanie się podstawcą z badania długofalowych stanów ludzkiej hibernacji na świadomych obiektach ludzkich. Czyli byliśmy tak naprawdę eksperymentem naukowym, wyłącznie. Przyjmowanie mieszkańców. Jeśli chcecie sobie poczytać, po prostu zatrzymajcie film. Ja dosyć szybko czytam, także nie będę tutaj czekał. Mnie to bardzo interesuje, także ja sobie szybciutko to czytam. To jest ważne. Żeby się dowiedzieć, co to było i dlaczego. Informacje oczywiście o nadzorcy, obowiązki personelu. A to już było. Koniec kryzysu i ewakuacja. Czyli jak to miało wyglądać? Sygnał do wyjścia. Płynący jądrowy, Voltec. Monitorowanie powierzchni, poziom promieniowania, akty agresji, czynniki. W stronę zalecenia personel Voltec może dokonać ewakuacji pod zgodą nadzorcy. Mieszkańcy mają poznać na swoich miejscach. Czyli Voltec miał to wszystko zrobić. Kwarantanna 180 dni. No dobra, czyli wszystko wiemy. Dowiedzieliśmy się. A jeszcze czekajcie, logi ochrony tam były. Muszę to jeszcze zobaczyć. Jeszcze instrukcji protokołów operacyjnych. A to było, ok. Logi ochrony, czyli kto wchodził i kiedy. 23 października 2000. Świat dobiegł końca. Grudnia 2077. Nie, to nie to, przepraszam.
Święta pod ziemią. Nikt nie przyszedł. 14 marca 2078. Główne wrota uległy awarii. Tunel ewakuacyjny nadzorcy. Ostatni wpis. Nie ma żywności. Wychodzimy z krypty, czyli pewnie zbuntowała się obsługa tej krypty, że po prostu się stąd ewakuować. I tak to właśnie wyglądało. Na wszelki wypadek sobie weźmiemy. Są jakieś robale. Wciśnij przycisk myszki, żeby zaatakować. Radrakan. Mięso Radrakana. Weźmiemy. Nie wiem, czy się przyda. Tutaj mamy być może coś w rodzaju zasilania. Dostaliśmy radioaktywność. Szkielet. O cholera, tu jeszcze mam jakiegoś... Ciekaw jestem, jak działa ten VATS. Dobra, weźmiemy sobie to mięso, chociaż ono pewnie skażone, także pewnie potem je wywalimy. Czy coś tutaj... Nie, tylko ten szkielet. Nic nie było. Where is everyone? Lewy alt, żeby wykonać potężny atak. Dobra, udało się zabić. Na razie nie mamy żadnej innej broni oczywiście. Szkielet. Pistolet. Plus naboje. Dużo tego nie ma. Tutaj nic nie mamy. Ale tutaj jaka broń. Bardzo trudne. Czyli tak naprawdę trzeba tu kiedyś wrócić po tą broń. Do krypty 111. Przeszukamy sobie, może jakaś paczka naboi się znalazła. Dobrze zachowana paczka papierosów. Bierzemy. To jest taka kamera. Jak ogólnie broń zmieniać? To jest pytanie. Mamy znowu pistolet i naboje. Terminal nadzorcy. To jest ciekawa rzecz. Instrukcje dla nadzorcy. No to wiem, badanie hibernacji. Kriolokator. Być może to jest to, co właśnie jest... To było. To dokładnie być może to jest to, co... To, co jest za tą szafką. Szkolenie wprowadzające. Przeskok w czasie. No tak, hibernacja. 23 października. Co się działo? Uszkodzenie systemów. Palpitacja serca. Kapsuła C3. Ciekawe, czy to była moja kapsuła. Braki w zapasach. Oczywiście inny punkt widzenia każdego mieszkańca. Bunt. Tak jest.
Otwórz tunel ewakuacyjny. Otwieranie. Jest otwarty. Ok. Dobra, wszystko wiemy. Spróbujemy sobie strzelić. Jest. Q, czyli wiemy teraz, że Q to jest nasz słynny VATS korpus. Trzy strzały, no okej, okay, a jak to wykonać? Zaakceptuj E. Okej. Okay. Dobra. Czyli jeszcze raz Q. Pyk i zaakceptuj. Oczywiście na razie uczymy się. Okej, okay, Q. Zaakceptuj. Jeszcze raz Q. Czym sobie w głowę dwa razy. Jest krytyk od razu. Jeszcze raz korpusik. Jak na razie nie wygląda to źle. Mi się podoba. Sporo tego towaru. Jeszcze raz spróbujmy trafić w korpus. Jest. Wszystko udane. Tylko jak zmienić pociski? R, by przeładować. Jasne. Exit. Wyjście. Strzelimy sobie. Takie ujęcie. Ja zawsze byłem fanem używania tych właśnie VATS-ów. Dobra, tutaj chyba przeszliśmy, co? Także nie będziemy. Jeszcze raz. Szkielety. Trafimy sobie w głowę może. Pip-Boy. To jest to, na co czekaliśmy. Mamy własnego Pip-Boya. Zakładki, ekwipunek, dane, mapa, radio, wykaz profitów, tak jest. Okej, okay. Zamykamy Pip-Boya. Spróbujemy wyjść stąd. Jak to otworzyć? Tutaj sobie przejdziemy dołem. Czy to jest napromieniowane? No tak, ale otworzyć drzwi krypty to chyba nie jest takie proste, bo to jest chyba główne wejście, a nie tunel nadzorcy. Ale spróbujmy. Jest ta konsola. I tak warto to było przyjść po Pip-Boya. Przełącznik włazu krypty. Proszę bardzo. Taki bajer. Przyjrzyjmy się, jak to wszystko działa, bo to również jest fascynujące. Wielki tak naprawdę wkrętak, który nam otwiera te drzwi, o ile się uda. Idziemy ku wyjściu.
na powierzchnię. I tak zaczyna się nasza przygoda w uniwersum Fallouta. Jak dla mnie jest dobrze. Zmienimy ukończono. Opuść kryptę. Tutaj zakończymy naszą przygodę i zobaczymy się już w takim razie po wyjściu. Dzięki, trzymajcie się i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!